dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie filmu Dziś Pachnę. A dziś pachnę ze względu na pogodę, która jest owszem słoneczna, ale z mroźnym i silnym wiatrem. Wobec tego mój wybór dzisiaj padł na Lanui Trésor, woda perfumowana Lancôme. Przepiękny zapach, przepięknym opakowaniu w kształcie diamentu. Perfumy zostały wydane w 2015 roku. Nad ich stworzeniem pracował duet perfumiarski. Był to Christophe Raynaud, twórca również Balenciaga Eau de Cristobal, jak również najnowszego wypustu Cacharel Yes I Am, oraz Amandine Clerc Marie, twórca Chloe wody perfumowanej, jak również limitowanki marka Jacobsa Daisy Dream Kiss oraz dość charakterystycznego wypustu Mugler'a Aury. Jakie mamy tutaj nuty w tym przebogatym zapachu? Popryskałam sobie jeszcze nadgarstek. W nucie głowy znajdziemy gruszkę, bergamotkę, tangerynę, czyli dość owocowe otwarcie i rzeczywiście takie jest. W nucie serca orchidea waniliowa, czarna róża, marakuja oraz truskawka. W dalszym ciągu dość owocowo, natomiast dochodzą też kwiaty. W nucie bazy patchouli, papirus, kadzidło, litchi, pralina, wanilia, karmel, kawa, kumaryna, lukrecja, uff. To bogactwo składników naprawdę da się wyczuć. Ten zapach jest słodki, głęboki, bogaty i też można powiedzieć, że ciężki. Może przytłaczać. Na pewno jest to zapach dla wielbicieli gourmand. Trzeba naprawdę lubić słodkie nuty zapachowe, żeby się w tym zapachu odnaleźć, a nie zagubić. To trochę taki zapach likieru, trochę syropu na kaszel. Są takie nuty specyficzne. Jest to zapach gęsty, zawiesisty, taki ulepny wręcz. I przez to chyba taki seksowny. To jest troszeczkę taki zapach, kojarzy mi się to tak, że dostajemy, mamy imieniny na przykład i dostajemy pudełko z pralinkami, z różnymi nadzieniami. Otwieramy je. I właśnie ten zapach taki ze środka tego pudełka przypomina mi zapach tych perfum. I do tego jeszcze dostajemy róże na te imieniny. I ta róża gdzieś obok pobrzmiewa w tle. Da się wyczuć, ale nie nachalnie. Tak bym to określiła. Dla kogo byłby to zapach? No, według mnie, dla każdego, tak jak wspominałam, kto lubi gourmand. Nuty słodkie. Zarówno dla kobiet dojrzałych, jak i również bardzo młodych. Ten zapach nie wymaga jakby bardzo eleganckiego, formalnego stroju. Może taki być, natomiast może to być równie dobrze jakaś zwykła bluzka, spodnie, nie wiem, spódnica ołówkowa, spódnica w kwiaty, chociaż tu już niekoniecznie, nie do końca mi się z tym komponuje, jak tak sobie pomyślę. Mogą być dżinsy jak najbardziej. Może być bardzo seksowny strój, jak najbardziej pasuje. Także i dla starszej, i dla młodszej kobiety jest to zapach odpowiedni. Może to być kobieta elegancka, jak również kokietka. Właśnie ze względu na swoją zmysłowość i seksowność ten zapach pasuje również do takiej flirciary. Na kiedy? Moim zdaniem ten zapach sprawdzi się najbardziej na zimne pory roku, w mrozie na przykład, właśnie w silnym wietrze, takim jak dzisiaj mamy. Pięknie rozbrzmiewa, a jego projekcja jest jeszcze większa niż zazwyczaj. W ogóle kojarzy mi się ten zapach bardzo mocno z okresem świątecznym, z pieczeniem ciast, z jakimiś przyprawami. Właśnie takie bogactwo olfaktoryczne. Zdecydowanie ten zapach jest bardzo bogaty. Może być też dobry na imprezy, ale jak również poleciłabym go na randki tak zwane ze śniadaniem. Właśnie ze względu na tą seksowność, tą ciężkość, tą zmysłowość tego zapachu, sensualność. Jakie ma parametry? Przejdźmy do parametrów. Trwałość 10 na 10, cudownie trwały zapach, trzymający się i na skórze, na włosach trwa wieczność chyba i na ubraniach. Projekcja, czyli rozpościera swoje skrzydła bardzo szeroko, ciągnie się za nami niesamowity, przepiękny, słodki, lekko dymny ogon.
Cena według Ceneo za 75 ml od 260 zł w górę. Także no nie najwyższa, nie najniższa, ale piękny, naprawdę przepiękny zapach. Teraz wykorzystuję właśnie chwilę, że jest dość jeszcze zimno, bo zdaję sobie sprawę, że już niedługo stracę, że tak powiem, ochotę na ten zapach ze względu na wyższe temperatury, więc korzystam i używam go teraz z wielką rozkoszą, z wielką przyjemnością. Wam też polecam wypróbować. No, myślę, że tak jak mówiłam, osoby, które lubią słodkości, nie zawiodą się. Przepiękna trwałość, przepiękna projekcja, nic dodać, nic ująć, jakość bardzo, bardzo dobra. I tym akcentem kończymy ten filmik. Zapraszam na moje kolejne. Jak zwykle bardzo proszę o wsparcie w postaci łapek w górę, w postaci subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam!